Słuchacze i widzowie środowiska intelektualne i polityczne stają w obronie należnego miejsca niezależnych mediów katolickich w Polsce i pytają o koncesję na cyfrowe, naziemne nadawanie dla telewizji TRWAM. O rozwój katolickich mediów zatroskani są także księża biskupi, którzy chcą przeanalizować poczynania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie procesu cyfryzacji nadawania. Miesiąc temu obchodziliśmy 20-rocznicę istnienia Radia Maryja. I choć to już 20 lat, to cały czas mamy do czynienia z dyskryminacją niezależnych mediów katolickich w Polsce. Jak stwierdziła w 2000 roku Najwyższa Izba Kontroli, Radio Maryja było przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dyskryminowane. Rozgłośnie pomijano przy przyznawaniu częstotliwości i stacji nadawczych. Dziś Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stosuje tę samą metodę. Odrzuciła wniosek Fundacji Lux Veritatis o koncesję na nadawanie programu telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej. Jak najbardziej mamy do czynienia z praktykami o charakterze dyskryminacyjnym i naruszającym zasadę wolności słowa, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przy tym konkursie zachowywała się w sposób stronniczy, w mojej ocenie faworyzując podmioty, które nie miały tak dobrych ofert jak Fundacja Lux Veritatis, natomiast uzyskały zezwolenie na umieszczenie w multipleksie. Natomiast Fundacja Lux Veritatis, nadawca programu telewizji TRWAM, takiej możliwości nie otrzymał pod zarzutem zupełnie bezpodstawnym o rzekomym braku środków finansowych. Mówi wprost senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski i dodaje, że telewizja TRWAM dysponuje kilkudziesięcioma milionami aktywów gwarantującymi nieprzerwane nadawanie, tak jak przez ostatnie 9 lat. To za przyczyną senatora Jackowskiego 14 grudnia minionego roku na posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak zobowiązał się, że Rada rozpatrzy odwołanie Fundacji Lux Veritatis do końca stycznia. Dlatego teraz powinniśmy uświadomić członkom Rady, że zmiany tej krzywdzącej miliony obywateli decyzji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bada sposób, w jaki media relacjonowały wydarzenia z 11 listopada. W ocenie posłów Prawa i Sprawiedliwości widzowie otrzymali zafałszowany obraz wydarzeń z warszawskich ulic, którymi przechodził wielotysięczny spokojny Marsz Niepodległości, zakłócony przez lewackich bojówkarzy i chuliganów. Podczas zamieszek 40 policjantów zostało lekko rannych, do szpitali trafiło 30 osób. Doszło do kilku ataków na dziennikarzy. 210 osobom postawiono zarzuty. Zniszczone mienie stolicy oszacowano na 72 tysiące złotych. Zdewastowano też 14 radiowozów. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu nie miała dziś dużo pracy. Zwołana na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości miała zająć się jednostronnym przekazem mediów z obchodów Święta Niepodległości w Warszawie. W opinii posłów prawicy największe stacje telewizyjne nieuczciwie, wybiórczo i w zmanipulowany sposób przedstawiały Marsz Niepodległości, w którym wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. To, co się zdarzyło 11 listopada, to jest czubek góry lodowej. To jest zjawisko, które jak w soczewce skupiło wszystkie grzechy polskich mediów elektronicznych. Na Marsz Niepodległości przybyła młodzież, rodziny z dziećmi, organizacje pozarządowe i kombatanci. Największe telewizyjne stacje nie przedstawiły informacji o marszu, a koncentrowały się na ulicznych burdach wywołanych przez osoby, które w nim nie uczestniczyły, co w ogólnym wydźwięku zafałszowało obraz obchodów. Mieliśmy do czynienia z krzywdzącą próbą połączenia różnych wydarzeń, podkreśla posłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Kruk. Tu chodzi o fakty. Wszyscy, którzy analizowali, porównywali relacje mediów do tego, co można obejrzeć w internecie na temat 11 listopada, wszyscy, którzy byli w marszu i zobaczyli później relacje telewizyjne, mocno się zdziwili, bo oglądali zupełnie inne zdarzenie niż to, w którym uczestniczyli. Komisja czeka na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, aż ta zanalizuje materiały telewizyjne dostarczone jej na razie przez TVP i Polsat. TVN jeszcze swoich materiałów nie przekazał. Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości swoje informacyjne relacje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ma przekazać także telewizja TRWAM, której przekaz znacząco różnił się od tonu pozostałych mediów. Tak, otrzymam materiały, które są materiałami autentycznymi, żeby nie było wątpliwości, to wtedy przystąpimy do analizy tego dnia, czyli 11 listopada. do relacji, informacji, publicystyki związanej z tym dniem. Jak zapowiedział Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nastąpi to prawdopodobnie w połowie stycznia. Na dziś dyskusję zamknięto. Zamykam dyskusję, zamykam posiedzenie też naszej komisji. Pani Małgorzata Bienias zbiera podpisy pod żądaniem do Krajowej Rady. Dołączyłam się z potrzeby serca do apeli ojca Rydzyka. Po prostu wydrukowałam listę, która znajduje się na stronie internetowej Radia Maryja. I dziękuję bardzo proboszczowi, że zgodził się wyłożyć nam te listy w kościele i są zbierane podpisy. Jestem bardzo szczęśliwa, że do tego dołączyła się również młodzież, bo jest bardzo wiele młodych osób starszych w różnym wieku. I chcę powiedzieć, że w tej chwili już mamy ponad 300 podpisów i widzę, że dalej ludzie spontanicznie przyłączają się do tej inicjatywy. Jeżeli mają szansę media pornograficzne, media, które nic z sobą nie wnoszą, a media katolickie nie mają dla siebie miejsca, no to gdzie my żyjemy? Przepraszam. Z apelem o należne miejsce mediów katolickich w przestrzeni publicznej do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwróciło się również grono autorytetów i intelektualistów. Taka jest też i rola środowisk akademickich, nauczycieli, profesorów, żeby mieć taką czujność, czy we właściwym kierunku idzie rozwój cywilizacji i czy z tej cywilizacji wszyscy korzystają w sposób demokratyczny. Zdobycze cywilizacji mają być upowszechniane w taki sposób, że każdy mógł z nich korzystać. I to jest dewiza państwa prawa. Tymczasem, jeśli tak podstawowe dobro, jak rozpowszechnianie informacji jest reglamentowane, no oznacza to, że jest to jakiś poważny problem. Uczula profesor Adam Biela, jeden z sygnatariuszy listu. Krajowa Rada jawnie dyskryminuje katolików, ich prawa i potrzeby, które powinny być zauważone w imię zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej. Jednak decyzja o nieprzyznaniu miejsca na multipleksie ma głębsze przesłanki, uważa profesor Piotr Jaroszyński. Mamy tu do czynienia z poważną grą o charakterze politycznym i ideologicznym, bo chodzi przecież w końcu o to, żeby zamknąć usta, zasłonić oczy, zatkać uszy środowisku katolickiemu w Polsce po to, żeby docelowo wyeliminować je z udziału w życiu publicznym, a więc również w tworzeniu środowiska, które jest świadome tego, jaka jest jego tożsamość, co reprezentuje, jakie posiada cele. Wyraz temu, że telewizja TRWAM ma prawo do naziemnego, cyfrowego nadawania sygnału, dają również politycy. Solidarna Polska skierowała stosowne pisma do premiera i Krajowej Rady. Zamierza również interweniować u Rzecznika Praw Obywatelskich. Transparentno, ciemno i absolutnie podejrzane okoliczności. Otwieramy biura poselskie, mówię o Solidarnej Polsce, wszystkie protesty zbieramy, wygramy. Jeżeli nie w odwołaniu, to w sądzie administracyjnym. Do przodu. Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską będą domagać się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie. Będzie również stosowny projekt uchwały zlecającej NIK-owi kontrolę procesu przyznawania koncesji dla cyfrowej telewizji naziemnej. Eurodeputowani PiS-u podejmą również odpowiednie działania na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Musimy walczyć, bo działania Krajowej Rady są bezprawne, mówi profesor Józef Szaniawski. Prawda jest taka, że Krajowa Rada działa przeciwko Kościołowi, przeciwko Polsce, a przede wszystkim działa przeciwko wolności słowa, wolności Polski i pluralizmowi. Bez tego nie istnieje demokracja. Działaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która przyznaje częstotliwość o wiele mniejszym nadawcom, a odrzuca wniosek telewizji TRWAM, jest oburzony także ksiądz biskup Grzegorz Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W rozmowie z naszym dziennikiem ksiądz biskup stwierdził, że cyfryzacja i przyznawanie koncesji powinno być jednym z przedmiotów refleksji biskupów. Na Radzie do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski powinna zostać przeprowadzona i kompleksowo ujęta analiza samego problemu. Później przedstawimy ją księżom biskupom, czy to na Radzie Stałej, czy na konferencji, jak ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zadecyduje. Nie może bowiem być sytuacji, żeby na rynku medialnym niezależni katoliccy nadawcy byli dyskryminowani, przyznaje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Jest to niewątpliwie przypadek krzyczący dzisiaj w Polsce, dlatego że praca, którą wykonuje telewizja TRWAM, Radio Maryja, wykonują inne katolickie czy niezależne środki przekazu, medialne służby, więc myślę, że one wszystkie mają prawo do jednakowego traktowania. Jest to duży zgrzyt, który powoduje duże nieporozumienie, a jednocześnie ujawnia pewne tendencje, które dzisiaj rządzą w mentalności. Tymczasem Krzysztof Luft, który w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zasiada z prezydenckiego nadania, próbuje bagatelizować problem. Uważa, że pozbawienie telewizji TRWAM miejsca na cyfrowym multipleksie nie jest dyskryminacją. To nieprawda, jakoby cyfryzacja była jakimkolwiek zagrożeniem dla sposobu nadawania przez telewizję TRWAM i jej odbioru. Nie będąc na multipleksie cyfrowym, będzie ona nadawana i odbierana dokładnie tak samo jak do tej pory, czyli przez platformy satelitarne i sieci kablowe. Jednak brak miejsca na multipleksie dla telewizji TRWAM spycha ją do rangi mediów niszowych, podkreśla profesor Piotr Jaroszyński. Idąc tokiem myślenia Krzysztofa Lufta, telewizji publicznej naziemne nadawanie cyfrowe z multipleksu też nie jest potrzebne, bo można jej kanały znaleźć w kablówkach i satelitach. Walka w mediach idzie o zakres, a nie tylko o to, że ktoś istnieje medialnie. I stąd właśnie wyróżnia się te tak zwane niszowe media i te mainstreamowe, czyli główne. Chodzi o to, żeby Radio Maryja i Telewizję TRWAM zepchnąć do poziomu mediów takich niszowych i w końcu, żeby to była telewizja osiedlowa. Więc rady pana Lufta naprawdę są bardzo cenne, ale niech on zostawi je sobie. A spychanie telewizji TRWAM na boczny tor to szkodzenie niezależnym mediom katolickim w Polsce, dodaje dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Jutro z odmową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji umieszczenia na multipleksie może spotkać się Radio Maryja. Radio Maryja, Telewizja TRWAM, nasz dziennik i inne podmioty, my jesteśmy, można powiedzieć, jednym teamem. Jeżeli jednemu się robi krzywdę, to i drugiemu się robi krzywdę. I tak, w tej chwili radio nadaje na UKF-ach i tu się na razie nic nie zmienia. Jakkolwiek radio jest dyskryminowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Jest dyskryminowane w ten sposób, na przykład słyszę, że chcą nas ukarać za reklamę. Reklamy nie mamy. Nie mamy reklamy. Mówią, że ukryta reklama. Niech nam powiedzą, co to jest ukryta reklama. Jeżeli ja powiem, czytajcie Pismo Święte, to ja reklamuję Pismo Święte. To jak w takim razie będzie ewangelizacja? My mówimy o niedzieli, to jest przegląd niedzieli, przegląd źródła naszego dziennika. Mówiono, że to jest ukryta reklama. To ja nie mogę mówić o mediach, które ewangelizują, z którymi współpracujemy, czy o przewodniku katolickim, czy o gościu niedzielnym. Nie mogę mówić. No to co ja mogę mówić? Ja nie mogę mówić o szkołach katolickich? To gdzie my mamy, jak my mamy ewangelizować? Więc to jest ograniczenie i za to chcą karać nas finansowo, a nawet odebrać status nadawcy społecznego. To jest jedno. A co do techniki, to radio też się rozwija. Dzisiaj nie dadzą telewizji TRWAM, a jutro, gdy będą poszerzone te możliwości techniczne, bo na tym multipleksie również może być Radio Maryja. Też na multipleksie również może być Radio Maryja. To co? Jak nie będziemy mieli telewizji, to nie będziemy mieli Radio Maryja na multipleksie. A dlaczego jakieś podmioty ograniczać, pytam się. Dlaczego? To jest brak wolności, to jest brak demokracji, to jest wykluczanie, dyskryminacja. To są metody totalitarne. Tylko tyle mogę powiedzieć. I to jest dramat Polski. Takie rzeczy nie zdarzyłyby się w zachodniej Europie. Takie działania. Taki podmiot działający w imieniu państwa musiałby bardzo mocno się tłumaczyć, jeżeli by w ogóle ludzie mogli być w takim podmiocie w ogóle, w takim ciele, jak tutaj akurat to ciało, które służy, bardzo jasno widać, służy tylko niektórym partiom. To jest wyraźne. To jest upartyjnienie. To jest upolitycznienie. To nie jest wolność dla wszystkich obywateli. I to jest bardzo jasne działanie ograniczenia ewangelizacji. Zresztą bardzo jasno to widać w Polsce. To widać było to, co robili z krzyżem, to, co robią z Kościołem. Którzy pasterze są dopuszczani do mediów? Którzy duchowni? Czy rzeczywiście jest to nauczanie Kościoła pokazywane? A gdzie jest nauczanie Ojca Świętego pokazywane? Gdzie transmisje z bardzo ważnych wydarzeń są przekazywane? Chociażby z pielgrzymek niezwykle ważnych. Całość obiektywnie, a nie jakieś wyszukiwanie sensacji, które są pod znakiem zapytania. Po to tylko, żeby uderzyć. I żeby zniwelować czy ośmieszyć ewangelizację.